Cześć, witajcie w 14 odcinku z serii FIFA 21 Kariera Zawodnika. W poprzednim odcinku doszliśmy do soboty 26 października 2024 roku. No i oczywiście w poprzednim odcinku, jeśli dobrze pamiętam, to rozegraliśmy finał Ligi Mistrzów. Oczywiście wygraliśmy 1-0, jeśli dobrze pamiętam. No i zaczęliśmy kolejny sezon, drugi nasz sezon w Tottenhamie i czwarty ogólnie. Jak na razie ten sezon nie jest jakiś przełomowy, bo po 14 meczach 3 bramki, 2 asysty, więc tak super nie jest znowu. Ale to dopiero początek sezonu, możliwe, że jeszcze się rozkręci. Mamy jak na razie prawie 90 overalla, 89 dokładnie i 21 lat. No i tak, w Premier League jak na razie po 9 kolejkach jesteśmy na pierwszym miejscu, no bo też trzeba przyznać, że dobre transfery zrobiła nasza drużyna. Przed nas Jimenez, przed nas Declan Rice. I przed nas chyba Kimmich, jeśli dobrze pamiętam. Taki skład jest na spotkania z West Hamem, ale tego spotkania nie będziemy grać. Szybka symulacja. I wygrywamy aż 4-0. Złą wiadomością jest to, że dostaliśmy czerwoną kartkę. Pierwszy raz chyba Silva z tą czerwoną kartkę. Czwarta runda Pucharu Anglii z Manchesterem City przed nami. No i najpierw trening. No i dobra, mamy złą formę, co mi się nie podoba. Możliwe, że nas powoił trener, może na przykład nie dawać na spotkanie, tak jak właśnie teraz to jest. Lucas Moura staje szansę, to jest puchar, więc... Oj, wygląda za fajnie. Aha, przynajmniej mieliśmy czerwoną kartkę. Właśnie sobie tak pomyślałem, że... Właśnie mamy czerwoną kartkę, więc dlatego nie graliśmy. Teraz będziemy grać z Burnley. Gotowy do gry, dobra. Burnley, 19 drużyna. A i tak nie dostajemy szansy przez złą formę. 2-1 wygrywamy. Ale i tak naprawdę szkoda, że nasz zawodnik troszkę słabo gra, no właśnie przez to, że takie ważne spotkanie z Lille prawdopodobnie ominie. Chyba jeszcze taki jeden dobry trening i będziemy mieli do 90 overalla. No i teraz z Lille, no i właśnie boję się, to jest dość ważne spotkanie, pewnie aż zabraknie. No właśnie. Ale wygrywamy, jest. Wygrywamy pewnie 3-0. O to chodziło. Tego potrzebowaliśmy, prawda? I jest super, naprawdę, teraz w tabeli. No może, znaczy nie jest super, bo dalej nie jesteśmy na pierwszym miejscu. Chyba jesteśmy... Tyle samo mam punktów właśnie, co Lille, z którym wygraliśmy. Powołanie mamy do reprezentacji. Ciekawe, czy będzie debiut, czy nie. Trochę według mnie za bardzo, aby, można tak powiedzieć, cięty jest nasz trener Mourinho ten i no nie wiem, czy to dalej jest Mourinho i ogólnie to jest bardzo nieprawdziwe, bym powiedział, jak się troszkę na początku zrobił, na przykład tak w prawdziwym życiu mówiąc na przykład Messi, aby miał na przykład w prawdziwym życiu początek trochę słaby, to czy Coman by go dawał na ławce cały czas, no to nie ma sensu, bo mówię właśnie w takim sensie, że w poprzednim sezonie byliśmy pewnie najlepszym zawodnikiem Tottenhamu i teraz parę pierwszych meczów na początku mniej wychodzą nam i już siadamy na ławkę na tak długą, to jest naprawdę dziwne i nieprawdziwe. Teraz będziemy grać z Francją. I dalej się nie łapiemy. Nie wiem, czy kiedykolwiek zagramy w tej reprezentacji, czy nie. Bo jednak jak będziemy mieli za niedługo 90 overalla, my dalej nie dostajemy szansy nawet na debiut. To trochę takie dziwne jest. Belgia za naszym rywalem. I zaczynamy. I tu remis. Powinniśmy awansować, tak mi się wydaje. Choć dalej będzie nie tak łatwo, bo jednak ta Francja i Belgia to nie są łatwi rywale. Trenujemy. No nie wiem, chyba jak będzie mi to krótkie podanie na 96, czyli chyba za dwa treningi bijemy 90 overalla. Teraz Everton naszym rywalem ligowym. No i zaczynamy. 3-1, fajnie, kolejne zwycięstwo. Chciałbym jednak, żeby Silva w końcu wrócił do składu, no bo jednak zasługuje.
Young Boys Bernard przed nami, ważne spotkanie w Lidze Mistrzów. No musimy to wygrać, krótko mówiąc, nie ma po prostu wytłumaczeń innych, nie ma wymówek żadnych, że przed tam coś tam się zagrajmy. My to po prostu musimy wygrać, no i tyle. To jest naprawdę bardzo ważne spotkanie. I dostałem szansę w końcu, jest, super, naprawdę się cieszę, że na to spotkanie dostałem szansę. O, Reguilon wchodzi do składu, fajnie, bo jednak brakowało go, bo jednak właśnie wiadomo, bo że on jest młody i się będzie rozwijał. Młodszy od Teo jest chyba, ale się dobrze pamiętam. Skład ogólnie mamy, to uznałbym, że to jest nasz podstawowy skład na ten sezon. No i dobra, będziemy zaczynać. Trzeba powiedzieć oczywiście trening. Fajnie było naprawdę wygrać. Musimy zresztą w sumie wygrać, bo jeśli byśmy przegrali, to... Choć w sumie Lille, no pewnie Max Remis mi się wydaje, że wyciągnie z Borussią. Ale my będziemy jeszcze grać z Borussią, jeśli się nie mylę. Więc no... To z Young Boys zwycięstwo to po prostu musi być. I tak w ogóle właśnie zauważyłem w komentarzu coś, co nawet szczerze nie zauważyłem, że Araujo Silva to ten Hamie gra z numerem, którym grał Alex Hunter. No chyba wiadomo, każdy kto grał w FIFA, zwłaszcza te ostatnie, o 19, 18 i 17 to pamięta. No mi się naprawdę bardzo podobało to, ta właśnie, to Alex Hunter, ta, nie wiem, seria, można tak nazwać. Super według mnie to był pomysł. Szczerze wolałbym jeszcze dłużej, żeby to trwało. A jak nie, to inna po prostu postać, tylko właśnie taka jakby taka fabuła w FIFA nawet dość ciekawa, muszę przyznać. Harry, mogłeś to oddać, no dobra. No mnie naprawdę, mi się bardzo podobało grać. Nie wiem jak, widziałem, że też właśnie dużo pozytywnych opinii. Kurde, ja chciałem... Miałem podać, a potem pomyślałem, że jednak przydałoby się strzelać, no i już było troszkę za późno. Może jeszcze spróbujmy. Dobry strzał, tylko za niski definitywnie. Rzut rożny. Spróbuj. O ja, to było słabe. Nie wiem czemu. Długo sobie mieliśmy. Mieliśmy miejsca naprawdę sporo. Mogliśmy sobie spokojnie przygotować tę piłkę. Dziwne takie to było, że to aż tak nie dokręciliśmy. Można trochę ich przycisnąć. No tylko że szkoda, że oprócz mnie nikt nie ciśnie ich. Mi się wydaje, żeby się dość łatwo pomyli, jakbyśmy mieli troszkę przyciśli. Ale nic. Young Boys, Berno, posiadamy piłki, ale nie, już myślałem, że przejmiemy. No i teraz Spielman będzie wchodził. Nie będzie wchodził do pola karnego. Podaje do Abishera, ale traci piłkę. No Harry Kane. Nie zgrałeś się, naprawdę, nie tak, on szedł dosłownie, aby przede mną szedł. Ja chciałem, żeby on poszedł na jedno i mi albo otworzył pustą drogę, albo żeby on poszedł tą pustą, bo była przez chwilę taka jakby pusta droga i mogłem albo ja, albo on pójść, a tak to poszliśmy razem w jedną stronę, a on przede mną szedł. No głupia, prawda? Bo mieliśmy szansę, fajną akcję. No i teraz niebezpiecznie, dobrze, za mocne tu podanie do boje. Sarri, Hefty, no jeden zawodnik, który kojarzę. Jeden z niewielu, których kojarzę. Spielman, boje. Udało się. Harry Kane. Aj. Oj, jeszcze nie trafił. Jeden krok za dużo. Szczerze się skupiłem głównie na tym, żeby mnie żaden z tych obrońców nie złapał, bo po dwóch stronach mi brali w ziemi w kanapkę taką jakby. Szczerze się na tym bardziej skupiłem, a nie popatrzyłem, że już byłem tak blisko bramkarza. Ale nic, coraz lepsze sytuacje. Højbjerg. Harry Kane. Aj, za dużo tych gości, bo Harry Kane teraz jeszcze... Aj, dobre wydanie, ale Endo Bele, takie rzeczy się kończy. Może nie jest napastnikiem, no ale jednak spokojnie takie rzeczy powinien kończyć. Udało się jeszcze przejąć tą piłkę. Højbjerg, Bergwijn. Może podasz do Harry'ego, dobra.
Aj, no już podano tę Dombela. Young Boys teraz. Dobrą mamy ocenę, no bo gramy dobrze, tylko brakuje paru takich kluczowych rzeczy, jak takie wykończenie, albo może takie podanie, to ostateczne, aby takie. No ale definitywnie jest do rozpracowania ekipa ze Szwajcarii. Może jeszcze jedna szansa? No stojąc nie spróbujemy nic. Aj, szkoda. Ja bym chciałem jeszcze spróbować coś, ale widzę, że im się nie chce naszej obronie zbytnio wyprowadzać piłkę. 45 minut pierwsze za nami. No jest definitywnie do wygrania to spotkanie, tylko no przydałoby się wykończyć parę akcji, bo raz miałem ja, jedną przynajmniej miałem taką kartę, że powinienem skończyć. Ndombele, to co pamiętam, miał jedną. No ale może coś też przeoczyłem. No i zaczynam drugą połowę. Young Boys teraz przy piłce. Sarri, do boje. Martins, boje. Nsame. Przydałoby się odebrać im tą piłkę. Mielibyśmy szansę na jakiś kontratak. A i odebranie, ale dobra. Bergwijn, Harry Kane. Trochę się szczerze nie myślałem, że gdzieś tu pójdzie prędzej, czy później podanie do mnie. Bergwijn. Podanie na skrzydło. Montiel. Ja no, może nie idę na dośrodkowanie, bo jednak tam nic nie widziałem tak naprawdę. Out dla nas. No nie wiem, czy to był za dobry pomysł, ale chyba mamy rożny. Tak, mam rożny. No może teraz. I będzie. Aha, nic nie będzie. Young Boys teraz przy piłce. Same. O, dobra. Teraz. Może. Aj. Kurde. Znowu na przy sprincie skręciłem. Nie wiem, jakoś tak czasami często robię ten sam błąd. Ndombele. Kurde, Harry Kane właśnie tam gdzie. Dobra. Może spróbujmy jednak. No nie, tak nie. Czas upływa, jest już 67 minuta. Nie obchodzi mnie ta strzałka, szczerze, Mourinho. No właśnie, mogę coś takiego spróbować, przynajmniej przeblokować im. To mnie trochę, no to mnie szczerze denerwuje w tej FIFA, bo wam jak gra się w Pro Evolution Soccer, tej strzałki głupiej takiej nie ma, że musisz być cały czas na tej pozycji. No to nie ma sensu, no. Rozumiem, ja bym chodził przez całe praktycznie spotkanie, nie na swojej pozycji, no ale to, że czasami sobie wyjdę na skrzydło, to chyba nie jest dziwne. Young Boys, przydałoby się naprawdę przejąć. Loris broni. Dobra, naprzód. Nie ma czasu, nie zatracić czasu, a nas tam sponiewierali. A, dłużej czekać. Mieliśmy tam przez chwilę super sytuację, żeby nas puścił. No, ruszcie, no, w końcu. Jest 10 minut do końca, a my gramy naprawdę źle, bo będę szczery. Przez ostatnie minuty też nie mam jakiejś sytuacji. Young Boys jeszcze nam niech strzeli, to się skończy. I to, co to było? Do kogo ta piłka poszła? Bo to było takie dziwne. Myślałem, że ktoś przejął, albo ja, albo na przykład zespoł. No ostatnie 10 minut to Young Boys jest przy piłce. No, przecież jak my mamy strzelić bramkę, jak takie rzeczy się dzieją? No nie zabierzemy im piłki, naprawdę? Jeszcze niech nam strzela. A więcej mógłby się przyłożyć ten naprawdę Son. Takie podanie dał bez sensu. No wiem, co on chciał zrobić, no ale przynajmniej mógł się do tego przyłożyć, bo wystarczyło trochę bardziej się przyłożyć, by to wszystko się udało. A tak to wywieziemy punkt. Nie, nie wywieziemy, bo to gramy u siebie. To będziemy tylko punkt.
Niech tylko Lille wygra. Niech tylko Lille wygra. Z Borussią. To mamy naprawdę posprzątane. No, denerwuje mnie naprawdę. Nie wiem, strasznie. O, jeszcze stracimy. No nie, ale. Oj, chcę naprawdę zapomnieć jak najszybciej o tym spotkaniu. Zagraliśmy tak fatalnie, że. 7-7 przynajmniej dostajemy ocenę, dostajemy zawodniki meczu. No, ja próbowałem naprawdę sesji. Dobrze, że Borussia wygrała. No, teraz musimy wygrać z Borussią. I tak to. A w sumie nie, bo dostaje 3 bramki aż. Lille, to w sumie nie jest źle. Sheffield z naszym rywalem. Mamy formę w miarę. Aha, ale dalej to nie wystarczy wygrać, żeby wrócić do podstawowej naski. Sheffield 1-1, remisujemy. Super naprawdę wynik. Wracamy do treningów, może teraz będziemy mieli już 90? Tak, mam już 90 overalla. Jeśli 90 overalla zawodnik będzie się marnował na lasce przez to, że tam parę meczów nie wyszło, to będzie naprawdę głupie. Manchester City, ważne spotkanie, gramy z drugą drużyną tabeli. Dostałem szansę, ale ja bym chciał z Borussią zagrać, to jest dla mnie bardzo ważny mecz. Porażka 2-1. No niepotrzebnie, jednak wiem, że graliśmy na wyjeździe, ale myślę, że było do pokonania City. Ale szkoda, ale znowu przynajmniej no nie mogę narzekać w sumie. A, już mamy formę złą. Mój zawodnik, no i teraz nie zagrałem z Aston Villą, tak, no i mamy posprzątane też granie z Borussią pewnie. Super. 2-2. Ha, Sheffield wygrał City, no to widzę, że symulacja się bawi nieźle. No i niestety zabraknie na tak ważne spotkanie. No Lille wygra, bądźmy szczerzy, z Young Boys, nam tylko jest zwycięstwo. Dla nas ważne, jeśli chcemy awansować dalej. Aj, nie wiem, naprawdę będzie ciężko, będzie bardzo ciężko. Zwłaszcza, że nie dostajemy szansy gry. Uff, dostaliśmy. I naprawiam skrzydle, to mi się podoba. O to chodzi, tak chciałem zagrać. Tanganga gra w środku obrony, nie wiem czy to jest trochę ryzykowana decyzja. Ale nic, dajemy grę jako Silva, na to czekałem. To jest nasz debiut na prawej pomocy w Tottenhamie, pomimo że zaczynamy drugi sezon. Zobaczymy jak nam pójdzie na tym skrzydle. Nie widziałem z kim będziemy się ścigać. Ale to może nie aż tak ważne. Kto to jest w sumie? To jest Tanganga? Nie, kto to był? Ndombele, tak właśnie. Coś nie, tak dziwnie myślałem, że kto to jest, ale właśnie przypomniałem, że to jest Ndombele. No dobra, zaczynamy to spotkanie z Borussią. Muszę się teraz przyzwyczaić, że nie gra na środku, tylko na prawej pomocy. Emre Can, Rakitić, Haaland, no na jego definitywnie trzeba uważać. Juri Tielemans, bo widzę, proszę do Borussii. Dobrze, przejmuję piłkę. Może spróbujmy. Aj, byłoby super, aby przejął tą piłkę. Nie wiem, to był chyba Bergwijn. Oj, może być niebezpiecznie. Aż dobrona Tanganga, bałem się o to właśnie. A już pokazuje mi w pierwszej akcji, że to był dobry wybór. Jak na razie oczywiście. I teraz szansa dla nas. Pora się rozpędzić. Do Harry'ego Kane'a. Aj, było dobrze, było dobre naprawdę. Dobry pomysł to był, wszystko było dobrze, tylko jednak ten obrońca dobrze się ustawił też. Z miejsca, ale będzie kolejny rożny. O tak, bramkarz sobie jakby, nie wiem czy on tak dobrze wyliczył. I teraz Sancho przejmuje piłkę. Dobra, wróćmy na swoje skrzydło. Rozier, Chan, Sancho. No na to trzeba uważać też przede wszystkim. Jadon Sancho, Haaland, ta dwójka. Haaland, Tielemans, Haaland.
Sancho bez faulu. Aj, jest gol. Super start, super naprawdę start zrobiliśmy. No wiadomo było, że będzie trudno, ale jednak miałem nadzieję, że inaczej to się wszystko potoczy. To nie wiem, przyjęcie piłki z pintem to jest taka rzecz, to nie wiem czemu jakoś mam jak nawyk, normalnie zawsze to robię i to jest dobrze nie zmieścił, znaczy nie, to Loris w sumie jeszcze obronił. No się zaczyna to fatalne spotkanie i nie zapowiada się, aby to było super. Loris mógł tutaj taką puścić piłkę, no ale gra nie jest na tyle mądra, żeby coś takiego zrobić. Harry Kane, utrata piłki. Haaland przy piłce. No i tak na wykroku nam podał Bergwijn. Haaland. Dobra, pytanie Sancho. Sancho spróbował z Voleya. Będzie wykrył od bramki. No kurde, nie wiem czemu naprawdę coś takiego robię. To jest tak oczywiste, ale jakoś nie wiem, czasami mam jak nawyk, to dziwne naprawdę. Dobra. I będzie rożny. Tak, rożny Borussia. Jadon Sancho. No i znowu Sancho będzie przy piłce. Ale był spalony. Borussia przy piłce. Racić. Tielemans. Dobra. Naprawdę nie ma szans, żeby nawet przejść po niego tak. Nie wiem jaką mam szybkość, bo mi się coś nie podała moja szybkość. Mi się wydaje, że jestem za wolny trochę. Aj, też szkoda, że. No będę szczery, nie widzę tego, żebyśmy awansowali. No jest chyba już dobra, ale nie widzę, żebyśmy wygrali to spotkanie, więc automatycznie awansowali. Po prostu tego nie widzę. No to jak było spotkanie definitywnie do wygrania, ale musieliśmy oczywiście zremisować. No i koniec pierwszej połowy, 1-0 dla Borussii. My zaczynamy tą drugą połowę. No szkoda, bo jednak bronimy ten tytuł słabo, prawda, skoro by nawet nie awansujemy do fazy pucharowej. No to takie podanie naprawdę. Aj, nie mam słów naprawdę czasami na niektóre podania. Harry Kane. Harry Kane. Dublujemy pozycję. Aj, dobra jeszcze. Dobra. Mam piłkę, tylko nic tam nie zróbcie. Spokojnie. No to się musiało tak skończyć. Bez planu w ogóle, no. Nikt nie chciał nic spróbować naprzód. No. Za łatwo sobie dają przed Harry Kane odebrać piłkę. No dobra, Borussia teraz przy piłce. Haaland, Sancho, Tielemans. No podaj. No nie rozumiem naprawdę, czemu teraz nie podał. No są takie nieraz sytuacje. Tego nie lubię bardziej na skrzydłach.
Jestem w super pozycji, to no nie poda, no nie wiem co mu się dzieje, ale nie poda po prostu tej piłki. Out dla nas. Ndombele schodzi. Ale nie, naprawdę co się dzieje. Nie wiem, czy to przez to, że tyle już nie grałem na skrzydle, jakoś fatalnie mi się układa spadania, znaczy te spotkania na tym skrzydle. 70 minut gry za nami. No i będzie łatwe, tylko zabawa to jest praktycznie Borussia teraz. No może teraz uproszę już to podanie. Nabiliśmy przynajmniej go na aut. Dobra. Hojberg. No jeszcze spróbowaliśmy uderzyć. I jeszcze coś może z tego będzie. No to na pewno nie mogło się udać. Gościu miał przed sobą trzech zawodników Borussii i on myślał, że to zmieści jakoś. Nie wiem nawet kto to był, nie patrzyłem. No szkoda. Szkoda naprawdę tego, że odpadliśmy na własne życzenie. No przynajmniej to tak naprawdę odpadliśmy na swoje życzenie. No niestety. No szkoda, bo mieliśmy naprawdę definitywnie szansę. No z tym jak boys wszystko rozwaliliśmy. Może byś podał, a teraz to pewnie. No takie podanie to. Aż nie powiem gdzie może sobie wsadzić. No naprawdę mnie denerwują zagrania w tej grze czasami. Bo chciałem właśnie, no nie wiem, czy jest jakoś, żeby zasygnalizować, żeby on po prostu mi tą na daleko puścił tą piłkę za plecy. No i także przede mnie. Koniec, koniec. Wstyd naprawdę, jak graliśmy w tej Lidze Mistrzów. Trochę mnie zdenerwowała ta cała sytuacja. O, Lille zremisowało. Lille zremisowało. Aha, to oni mają tyle samo punktów co my. I my awansujemy? Chyba awansujemy przez różnicę bramek. Ale jeśli naprawdę awansujemy, to i tak. Awansowaliśmy? Tak, awansowaliśmy. Tyle szczęścia, ile mamy, to naprawdę nie wiem, kto ostatnio miał. Young Boys zdobyły punkt z Lille. Dzięki temu awansowaliśmy. Musimy postawić piwo tym Young Boys za to, co zrobili. Ale i tak, to jest wstyd, że musieliśmy liczyć na to, że Young Boys się potknie, żeby awansować. Jak bronimy trofea w taki sposób. No nic. Teraz będziemy grać z Manchesterem United. Jesteśmy na prawym skrzydle na to spotkanie też. 2-1 Kimmich i Bergwijn z bramkami. Dobrze, że wygrywamy tak ważne spotkanie. Ćwierćfinał Pucharu Carabao Cup z Bournemouth. Trzecią asystę zdobyliśmy. Może na prawym skrzydle trochę nasz zawodnik się jakby odnajdzie. Znaczy no w sumie jako środkowy ofensywny graliśmy super, to trzeba przyznać. No i będziemy zaczynać spotkanie z Bournemouth. Tu nas nie ma, ale to trochę bardzo mądre zachowanie, no bo jednak nie musimy grać. Aha, przegrywamy. Spoko, naprawdę przegrywamy. Ale szczerze to jest to trofeum, które jest najmniej ważne. Jeśli chodzi o te, w których walczymy, Liga Mistrzów najważniejsza, potem dla mnie Premier League, FA Cup i ten Carabao Cup, to naprawdę. Brentford jest naszym rywalem. Gramy u siebie. Jest 2-0, Silva z bramką, Højbjerg też. Pięknie. I wygrywamy. I skończymy chyba pierwszą połowę sezonu jako liderzy Premier League. Mamy
4 punkty przewagi jeszcze, no to tak, bo następny koniec, nawet jakbyśmy przegrali, a City wygrał, to będziemy mieli punkt przewagi. Będziemy chyba grać w Southampton, jeśli się nie mylę, choć oczywiście bym właśnie nie chciał jednak, żeby Southampton przegrać, ale zobaczymy. Doskonałą formę mamy, to mi się podoba. Ostatnio trochę lepiej gra, może ta prawa pomoc nam po prostu służy. Zaczynamy spotkanie z Southampton, Marsz dostaje szansę na prawej obronie. 3-0 wygramy, Harry Kane z hat-trickiem. Super Harry, naprawdę super, że też pokazuje się. Bo czasami już w niektórych meczach, dawno tak nie miał super meczu. Szkoda, że nie zaliczyliśmy ani jednej asysty. Gramy teraz z Liverpoolem, trzecia drużyna w tabeli. No i zaczynamy. Jest porażka 3-1, no za duża porażka jednak, szczerze. Już każdy nie było przynajmniej asysty. Bournemouth teraz naszym kolejnym rywalem. Pewnie to będzie nasz ostatni rywal w tym odcinku. No bo tak bym chciał go właśnie na początku stycznia skończyć. 1 stycznia już będzie właśnie. Więc na tym spotkaniu z Bournemouth sobie skończymy. I skończymy jako liderzy czy nie? Wszystkiego się dowiemy za chwilę. No w sumie przynajmniej remis i na pewno tak będzie, że skończymy jako liderzy. I jest ten remis. Super. Za dużo tracimy punktów często z takimi słabszymi drużynami. To mnie też wkurza w Tottenhamie. Za dużo naprawdę tych takich strat punktów z takimi drużynami. I nie mam asysty. No dobra, to spotkanie w Emirates FA Cup. Nie będziemy grali, ale to będzie dopiero w następnym odcinku. Dzięki wam za oglądanie tego odcinka. Może nie było jakoś super, ale w następnym odcinku przynajmniej będzie faza pucharowa Ligi Mistrzów. No i tam się widzimy. Cześć!